Hej, witam Cię bardzo serdecznie. W dzisiejszym materiale pogadamy sobie o podstawach zarządzania kapitałem. Celem tego nagrania jest przede wszystkim uświadomienie wszystkim Wam, którzy wciąż źle zarządzają kapitałem, jakie ryzyko, realne ryzyko podejmujecie, kiedy po prostu decydujecie się na granie zbyt dużym procentem kapitału, i, i potem dziwicie się, dlaczego straciliście pieniądze. W ogóle skąd się ten problem bierze? Ten problem bierze się, moim zdaniem, stąd, że ludzie po prostu nie mają forsy i no nie oszukujmy się duża część jakby odbiorców moich to są ludzie którzy gdzieś tam na jakichś stronach o szybkim wzbogaceniu się znaleźli reklamę o forexie i zainteresowali się tematem i uznali że dobra no to teraz ja zarobię milion mam tutaj 5000, jakoś się dorobię no niestety dużo takich ludzi jest mimo wszystko, a realia są takie, że trading tego typu to jest trading dla ludzi z pieniędzmi, to znaczy jeżeli chcesz zarabiać miliony, no to te miliony musisz jednak już posiadać albo przynajmniej do tego dochodzić przez bardzo, bardzo wiele lat no takie są realia niestety ja tutaj nie chcę ściemniać i mówić wam, że no tak, próbujcie nic was nie ogranicza nie przestawajcie marzyć, tak jak mówią właśnie szkoleniowcy, którzy po prostu działają na ambicje i działają na wyobraźnie, ale nie pokazują konkretnej liczby, jakie jest prawdopodobieństwo powodzenia, to tak samo jakbym ja teraz powiedział idźcie grać w tutolotka bo no, kto was ograniczy tak, miliony czekają zbierzcie te miliony no, wiecie jakie jest prawdopodobieństwo wygrania w lotkę, prawda? No właśnie, więc na wstępie jeszcze przepraszam, że nie było materiałów przez dwa miesiące. Postaram się nagrać więcej filmów za jednym zamachem, żebyście potem mieli więcej treści do oglądania przez jakiś czas. Niestety u mnie jest kiepsko z czasem, ale no zobaczymy, zobaczymy co z tego wyjdzie. No, i może na początku użyjemy takiego prostego kalkulatora. Jest to kalkulator, który znajdziesz w opisie, jest to kalkulator sportowy, to znaczy on służy do tego, żeby jakieś tam sobie rzeczy wyliczać na bookmacherce. Ale my tego użyjemy do po prostu kalkulowania ryzyka na forexie. Więc zakładamy, że nasz modelowy trader w ciągu roku otwiera 2000 pozycji, jest to day trader załóżmy. I na pozycję ryzykuje 10% kapitału, czyli ma 100 tysięcy w depozycie, tak? i ryzykuje 10%, czyli 10 tysięcy na pozycję. Czyli z prostej matematyki wynika, że jeżeli przegra 10 razy z rzędu, no to umoczy dosłownie wszystkie pieniądze, jakie znajdują się na rachunku, czyli seria 10 przegranych z rzędu. Prawdopodobieństwo przegranej, załóżmy, że nasz trader no po prostu gra takim prostym systemem. I tutaj też uprzedzam, niezależnie jaką konfigurację ustawisz, rynek nas zweryfikuje i nieważne, czy masz stosunek ryzyka 3 do 1, czy 5 do 1, im wyższy stosunek ryzyka do, do zysku, tym mniejsze prawdopodobieństwo wygranej, więc rynek nie da się oszukać, rynku nie da się oszukać w ten sposób. Do tego założymy taki prosty model, że nasz take profit jest w takiej samej odległości jak stop loss, czyli na przykład take profit jest na plus 100 pipsów, a stop loss jest na minus 100 pipsów, więc wtedy mamy szansę na wygranie około 50%, choć jest to naprawdę optymistyczna wersja, dlatego że dochodzi do tego jeszcze spread, i niestety te szanse wtedy spadają do poniżej tych 50%, jakieś 48, może 47, w zależności od tego, jak szeroki jest spread, czyli różnica między kursem kupna a sprzedaży. No i teraz przekalkulujemy sobie to. Widzimy, że prawdopodobieństwo wystąpienia serii przegranych 10 razy z rzędu przy takim prawdopodobieństwie straty to jest 62%. Czyli e, po prostu, jeżeli w ciągu roku otwieramy 2000 pozycji, mamy 62% szans na to, że uwalimy cały kapitał, jaki mamy. Tak? 100%. I tutaj nawet nie mam mowy o jakimkolwiek zysku, bo jeżeli damy sobie powiedzmy. <laughs> serię pięciu przegranych z rzędu, które wykasuje nam połowę tego, co zarobiliśmy, no to 100%, tak? To jest 100% szans na to, że po prostu uwalimy właściwie wszystko. Albo, no w tym przypadku, połowę. Więc tak jak mówię, no będziemy stopniowo tracić pieniądze, albo będziemy kręcić je w kółko. Więc jeżeli źle zarządzasz kapitałem, to niestety to nie ma prawa powodzenia. Teraz użyjemy sobie drugiego kalkulatora, żeby Wam uświadomić kolejną rzecz. Mianowicie, to jest kalkulator, który też znajdziesz w opisie. Służą do tego, żeby symulować krzywą kapitału na naszym jakby koncie. No więc ustalimy sobie startowy depozyt na 1000 dolarów, czy na 1000 euro szansę na wygraną 50%. W tym polu wstawiamy sobie, jaki jest stosunek wygranej do przegranej, czyli jeżeli jest 2 do 1, no to na wygranej pozycji zarabiam powiedzmy 200 zł, a na przegranej tracimy 100 zł, czyli jest dwa razy więcej po prostu. No ale ustawiamy sobie 1 do 1, czyli tak jak było w poprzednim przypadku. Tutaj wstawiamy sobie liczba otwartych pozycji w ciągu powiedzmy roku, jest to 1000 w tym przypadku liczba linii, niech to będzie jedna linia żebyście widzieli po prostu jeden przykład, tak żeby te linie się nie zlewały, no i ryzyko na transakcje, to jest bardzo ważne, ustawimy sobie 15% załóżmy no i rozpoczynamy naszą symulację. Jak widać, no, wykasowaliśmy się już tak naprawdę w okolicach 400 transakcji. Ponownie symulacja. No tutaj jeszcze gorzej, to jest około 170 transakcji. Jak widać, nie ma już konta. Ponownie, nie ma konta, tak? W okolicach setnej transakcji. Po raz kolejny. I tutaj y, możesz powiedzieć, no dobra, no ale przecież y, no, no tutaj no, te parametry są takie, że tu nie ma żadnej przewagi nad rynkiem, więc to jest oczywiste, że tracisz. Okej, okay, dobra. Ustawimy sobie teraz ryzyko 2%, czyli taki standard. Przyjmuje się właśnie, że powinno się ryzykować 2% depozytu albo kapitału na naszą pozycję. Czyli mamy w sumie 100 tysięcy złotych na trading, no to ryzykujemy tylko 2000 na, na pozycję. Y, no i symulację sobie włączamy. Jak widać, y, na 1000 tradów y, no, nie wyzerowaliśmy się. Ale akurat krzywa kapitału cały czas spadała. Tym razem krzywa kapitału rośnie czyli coś, co nie dzieje się, kiedy ryzykujemy zbyt wiele, prawda? Tam krzywa kapitału rośnie yy, bardzo krótko, tak? Bardzo krótko terminowo, czyli powiedzmy przez pierwsze 100 trade'ów, potem wszystko spada, bo wystarczy kilka błędów i nas nie ma. Ponownie symulacja, tutaj yy, no zjechaliśmy trochę nasz kapitał, ale nie do zera, jak widać, bo tu jesteśmy w okolicy 850 euro, yy, a mamy a startowaliśmy od 1000 euro, więc starta nie jest duża, tak? I w tym przypadku nie mamy absolutnie żadnej przewagi nad Rynkiem, przypominam, więc kręcimy się albo w kółko, albo tracimy. Teraz załóżmy sytuację, że mamy jakąś niewielką przewagę nad rynkiem i zbieramy delikatnie więcej niż tracimy. Tak, oczywiście to jest bardzo trudne do wypracowania i wymaga to kilku czynników, o których opowiem w osobnym nagraniu, bo to jest dosyć szeroki temat. No i zobaczymy, jak teraz to wygląda. Jest zysk, a bardzo niewielka przewaga nad rynkiem, jak widać. W tym przypadku też jest zysk, ale niewielka przewaga nad rynkiem. Oczywiście zwróć uwagę, że to nie jest w ciągu roku duży zysk, bo zakładam oczywiście, że te, że te 1000 tradeów to jest w ciągu roku. No to od 1000 doszliśmy do kwoty 1500, czyli 50% całego kapitału zrobiliśmy w ciągu roku. No niedużo, tak, dla większości z Was, ale ja mówiłem o tym już wielokrotnie, że jeżeli zrobisz 50-100% kapitału w ciągu roku, to jest to bardzo dobry wynik. Ponownie, tym razem szło nam bardzo dobrze. Jak widać, zrobiliśmy duży procent kapitału przy niewielkiej przewadze. Teraz ustawiamy sobie ponownie 15% ryzyka i zobaczymy, jak to wygląda. Kręcimy się w kółko w tym przypadku. W tym przypadku zerujemy się całkowicie, praktycznie. tak no Zostało nam tutaj 17-13 euro, więc no, to jest praktyczne wezerowanie rachunku. Ponownie wyzerowanie rachunku, ponownie, no nie, tutaj akurat jest zysk jakiś, nawet całkiem niezły, no ale widać, no, że to nie, nie, nie wchodzi za chwilę, prawda? Ponownie strata, no i tutaj ponownie strata. Jak widzimy, dochodzimy do jakichś absurdalnych kwot, momentami, no bo wiadomo, przy odpowiedniej ilości podejść i realnej przewadze nad rynkiem, możemy wylewarować moc, bardzo mocno rachunek, ale na dłuższą metę to nie jest do utrzymania, tak? Nie możemy cały czas iść tak pionowo w górę jaki jest morał z tego, co mówię w tym momencie? Morał jest taki, że, że lepiej jest ryzykować 2, może 3% kapitału, bo wtedy idziesz stopniowo do góry praktycznie za każdym razem, tak? I w jednym roku dokładasz powiedzmy... 30% do, do kapitału. <laughs> w kolejnym dokładasz powiedzmy 50%, w innym jeszcze 30, w kolejnym nie wiem 60% i stopniowo budujesz potęgę finansową, nazwijmy to, tak? Czyli to nie jest tak, że w jednym roku zrobisz milion procent i potem się wykasujesz w kolejnym roku, tak? Chodzi o to, żeby stopniowo iść do przodu. <laughs> Ale dlatego, że to nie są wyścigi. To, to jest po prostu raczej bieg długodystansowy i no mówię, no o wiele lepiej jest zarabiać po 30, 40, 50% w ciągu roku, niż próbować zarobić milion procent w ciągu jednego roku i potem w następnym roku to wszystko wykasować. Więc mam nadzieję, że to jest jasne, że przekaz jest jak najbardziej zrozumiały i przede wszystkim obrazuje Wam, jak to realnie wygląda. Kluczem jest ta przewaga, tak, którą trzeba wypracować. Ona nie jest łatwa i tutaj nie wystarczy po prostu odsunąć troszeczkę take profit, żeby był dalej. W teorii tak powinno się zrobić tutaj na podstawie tej symulacji, ale w praktyce jest to nie do zrobienia, no bo znaczy, ok, może sobie odsunąć ten take profit, ale to też zmniejszy skuteczność, no bo tak jak powiedziałem wcześniej, im dalej jest take profit, tym mniejsze szanse, na wygraną, więc jeżeli twój take profit jest dwa razy większy niż stop loss, no to szanse nie wynoszą 50%, tylko na przykład 25% na wygraną. To jest oczywiście przykład, tak? No i dobrze, więc to tyle w tym materiale. Na samym końcu jeszcze mogę podać przykład mojego prywatnego rachunku. Czy to jest rachunek publiczny na opcjach binarnych, gdzie akurat no, te parametry bardzo pasują, no, bo prawdopodobieństwo wygrania wynosi 50%. No i jak widać, zarządzam kapitałem w ten sposób, że ryzykuję maksymalnie 3% na pozycję. Jak widać, no, całkiem fajnie to wychodzi. Idziemy do, do przodu. A tu zrobiłem już no, ponad 100% rachunku w ciągu 3 miesięcy. Oczywiście zakładam, że w końcu przyjdzie gorszy okres i to się wszystko skończy. Czy wszystko? No, mam nadzieję, że nie zejdę do zera, ale no, jak widać to co mówię ma pewną logikę, tak? To się, to się trzyma kupy. No i jeszcze na końcu krótka reklama, jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to może wejść sobie do mojego sklepu. Jeżeli ktoś jest całkowicie początkujący, jeszcze nie inwestował na Forexie, a interesuje go ten temat, to może wykupić Forex Starter Pack. Jest to produkt dla ludzi, którzy są kompletnie początkujący i chcieliby nauczyć się tradingu od podstaw, tak? Tam masz zaplecze techniczne, też masz moje wsparcie, więc w razie czego, jeżeli coś jest niejasno, ja pomagam, więc no to jest dla, dla tych właśnie osób dedykowany produkt. To nie jest jakiś, mówię, święty gral. Po prostu złapiesz podstawy, tak? Zrozumiesz, na czym to polega. Będziesz potrafił otwierać pozycję, będziesz potrafił e, tradować, tak? W sensie technicznie. E, no, i to tyle, tak? Mam nadzieję, że materiał się podobał. E, no i mam nadzieję również, że będzie tych materiałów więcej. No bo lubię je nagrywać, ale niestety nie mam za bardzo na to czasu. Dobra, do usłyszenia, no i cześć.